Witam Was jeszcze raz serdecznie. Moimi gościniami będą dzisiaj trzy panie. Jedna dotrze ze względów komunikacyjnych, ma leciutkie opóźnienie, ale już przedstawiam po kolei. Witam panią profesor Joannę Zawitkowską, która jest zastępczynią kierownika Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej w Lublinie. I witam serdecznie panią Monikę Ziętarską, która jest dietetykiem w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii w Gdańsku, Uniwersytetu... Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. Dzień dobry. Także jest pani pracownikiem Katedry Żywienia Klinicznego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Tak, ta lista jest długa. I tematem dzisiejszym jest żywienie, wsparcie żywienia, ale jako temat żywienia wcześniej poruszaliśmy na naszym webinarze, ale dzisiaj wyjątkowo od strony medycznej panie profesor poruszą tematy związane typowo z powikłaniami w układzie pokarmowym z uwagi na leczenie i leki, więc jest to taki temat dla nas dużo bardziej już medyczny. I to, co się bardzo cieszę, będziemy mogły poznać trochę od kuchni i rzeczywiście, jak wygląda praca dietetyka na oddziale z dziećmi onkologicznymi, bo pani Monika w Gdańsku jest pełnoetatowym dietetykiem, więc mamy nadzieję i to jest taki dla nas rodziców naprawdę promyk nadziei, że ta dieta i ogólnie podejście do żywienia się zmienia na plus. Więc zacznę od pani profesor o samym leczeniu onkologicznym, które jest bardzo, bardzo obciążające dla organizmu. Sama choroba jest obciążająca, ale nas rodziców też bardzo interesuje ten temat, jak sobie poradzić z różnymi powikłaniami, które powstają podczas leczenia. Jakby pani profesor mogła powiedzieć o tych najważniejszych powikłaniach, które mają wpływ na stan odżywienia, ale które wpływają bezpośrednio na układ pokarmowy, czyli jak leczenie onkologiczne wpływa na układ pokarmowy i co tak naprawdę powoduje te powikłania podczas leczenia onkologicznego. Szanowni Państwo, przede wszystkim jeszcze bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj do dzisiejszego spotkania i jeszcze raz chciałam podkreślić, że teraz w Polsce, ale także na całym świecie podkreśla się bardzo, jak istotną częścią całego leczenia przeciwnowotworowego jest odpowiednie żywienie dziecka. I tutaj bardzo duża rola naszych lekarzy, dietetyków, ale również Państwa. Witam Panią Profesor. Z minutą mówienia Pani Profesor. Dziękuję, że Pani dołączyła. Do nas dołączyła Pani Profesor Katarzyna Drabko, która jest kierownikiem Kliniki Oddziału Onkologii, Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej w Lublinie. Serdecznie witamy i rozpoczynamy. Wracamy do tematu. Szanowni Państwo, ja tylko chciałam przybliżyć tutaj te leki, które najbardziej wpływają na, jakby toksycznie działają na przewód pokarmowy. Niestety lista ich jest, powiedzmy sobie szczerze, dosyć długa. Są to kluczowe leki, które stosujemy w leczeniu chorób nowotworowych, zwłaszcza w ostrej białaczce limfoblastycznej. I z jednej strony one mają działanie lecznicze, działanie przeciwnowotworowe, ale nie ma leku, który nie powoduje powikłań. I część z tych niestety leków powoduje powikłania ze strony przewodu pokarmowego, co niestety konsekwencją jest potem niedożywienie dziecka bądź też wyniszczenie dziecka. I tutaj jednym z podstawowych leków w leczeniu dzieci z chorobą nowotworową, dzieci z białaczką limfoblastyczną są sterydy. I zarówno sterydy, jak i metotreksat, kolejny lek, te leki działają na komórki szybko dzielące się i te komórki znajdują się w całym naszym, począwszy od jamy ustnej, w całym naszym przewodzie pokarmowym. Stąd też Państwa dzieci mają zapalenie śluzówek jamy ustnej. Oczywiście to jest w zależności od tego, jak dziecko, to jest indywidualne bardzo, zareaguje. Może to być pierwszego stopnia delikatne zaczerwienienie, ale mogą być to masywne nadżerki w jamie ustnej. To, co my obserwujemy i co Państwo widzicie, ale tego typu zmiany mogą być niestety w całym przewodzie pokarmowym. W związku z tym ci pacjenci mają i dolegliwości bólowe i nie mogą przyjmować posiłków, dlatego tak istotne jest odpowiednie dbanie o te śluzówki jamy ustnej. Kolejnym takim powikłaniem, które występuje u naszych pacjentów,
to niedrożność poryżenna jelit, która niestety może skończyć się wręcz perforacją. I niestety za te powikłania odpowiedzialna jest winkrystyna. I tutaj niestety jedyną metodą taką jest niepodawanie dziecku posiłków, żeby nie doszło właśnie do tej perforacji. Tak samo często, no, wy jesteście Państwo przerażeni, że my musimy wstrzymać żywienie dziecka, ale no nie ma innej rady. Natomiast to wszystko oczywiście konsekwencją tego jest, no, postępujące niedożywienie, mimo tego, że my oczywiście ze swojej strony podajemy wszystko, co potrzeba dziecku parenteralnie. To niestety jeszcze nie koniec, ale są takie leki, jak również sterydy, jak również metotreksat czy cytosary, które uszkadzają wątrobę. I tutaj nie mamy takich konkretnych, mamy tylko leczenie takie wspomagające, konkretnych leków, które by tą wątrobę nam uzdrowiły, ale szczęśliwie wątroba ma to do siebie, że się regeneruje i tu jedyną taką radą i w trakcie leczenia intensywnego, ale także w trakcie leczenia podtrzymującego jest po prostu przerwa w chemioterapii. Kolejnymi powikłaniami niestety ze strony jamy brzusznej, jakie się mogą pojawić podczas leczenia, to jest zapalenie trzustki. Ostre zapalenie trzustki, bardzo poważne powikłanie i za to zapalenie trzustki jest przede wszystkim odpowiedzialna asparaginaza, czyli Kaspar, który stosujemy, który jest, można powiedzieć, również podstawowym lekiem w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej. Jeżeli chodzi o przewód pokarmowy, również sterydy mogą powodować, w połączeniu z alaspagiraginazą, mogą powodować zaburzenia w gospodarce tłuszczowej i dochodzi do hipertrigliceryderii. Jest to również poważne powikłanie, ponieważ właśnie jakby konsekwencją hipertriglicerydemii może być również zapalenie trzustki. Czyli jakby te dwa leki podawane razem, a tak się właśnie dzieje podczas leczenia, mogą spowodować zapalenie trzustki, a co za tym idzie, jeszcze mogą powodować powikłanie takie zakrzepowe, czyli zakrzepice. Są to bardzo ważne, bardzo poważne powikłania, stąd też no, należy szybko je wychwycić i szybko reagować. Także myślę, że jeżeli chodzi o takie najczęstsze powikłania ze strony przewodu pokarmowego, to mniej więcej to, co wymieniłam. I oczywiście, jak Państwo będziecie potem mieli jakieś pytania, to dokładnie a propos któregoś objawu, to chętnie odpowiem. To ja dopytam panią profesor, ponieważ one brzmią poważnie, te powikłania. Niektóre wydaje mi się, że rodzic jest w stanie bez problemu wyłapać, ale może pani też podpowie, jakie te powikłania dają objawy, które rodzic może wyłapać, żeby szybko zareagować, bo rozumiem, że stany zapalne jamy ustnej, no to są jakieś problemy z jedzeniem, wystarczy zajrzeć do buzi, to widać, ale na przykład zapalenie trzustki czy wątroby, czy to rodzic może zauważyć, wychwycić? To znaczy rodzic to, co będzie w stanie wychwycić, to od czego pani tutaj zaczęła, czyli zapalenie jamy ustnej. No przede wszystkim dziecko pokazuje, że go boli buzia, nie chce przyjmować posiłków, no i wystarczy zajrzeć przy myciu ząbków, dlatego też jest bardzo istotne dbanie o tą higienę jamy ustnej, ale inne objawy, tak jak na przykład niedrożność porażenna jelit, to tutaj też rodzic będzie w stanie wychwycić, bo często objawia się tak, że najpierw jest taka lejąca się biegunka, a potem dochodzi jakby do zaparcia i dziecko nie jest w stanie oddać stolca. I to już jest dla nas sygnał, że my musimy wykonywać badania diagnostyczne. Jeżeli chodzi z kolei o zapalenie trzustki, to są zwykle, mogą towarzyszyć wymioty, mogą towarzyszyć takie bardzo silne dolegliwości bólowe, wręcz promieniujące do kręgosłupa i dziecko sprawia wrażenie cierpiącego, bardzo cierpiącego. Widać, że dziecko ma silne dolegliwości bólowe, bo ostre zapalenie trzustki, tak powiedziała, boli. Ten brzuch boli, ale jest ból rozlany, promieniujący wręcz do kręgosłupa. No z takich innych objawów, jeżeli a propos przewodu pokarmowego, czy biegunka, czy zaparcie, no to my dbamy o to i pytamy często rodziców, czy dziecko na pewno codziennie się załatwiło i zawsze mamy nad tym kontrolę, ale no to też rodzic jest w stanie nad tym jakby to przyuważyć, tak?
jak się dziecko załatwia i czy ten stolec jest uformowany, czy jest to biegunka. Natomiast no, z pozostałych powikłań, na przykład hepatotoksyczność, no to już skrajna powoduje, nie wiem, czasami towarzyszy temu żółtaczka, prawda, czy jakieś inne dolegliwości, ale no to już leży po stronie badań laboratoryjnych, niestety, i lekarzy, żeby szybko wychwycić te. Rozumiem, że jeszcze a propos, jak pani profesor mówi o biegunkach, no to też pojawia się nietypowe powikłanie po samym jakby leczeniu czy lekach przeciwnowotworowych, ale to akurat też myślę, że wiele rodziców ma doświadczenia, są różne rodzaje infekcje, tak, bakteryjne, więc tu też trzeba zwracać na to uwagę, że biegunka to niekoniecznie są powikłania typowo po lekach. Ale są także takie ale wszystkie takie niepokojące objawy trzeba zgłosić personelowi, omówić, przebadać. To jeszcze chciałabym o tym stanie odżywienia organizmu, ponieważ dla samego rodzica myślę, że wiele jest, znaczy nie myślę, jestem pewna, na początku jest wiele niewiadomych, skupia się na tym leczeniu, żeby dziecko było jak najszybciej wyleczone. Ale chciałabym więcej podpytać, jak to, może panią profesor Drabko wywołam, skoro już jest z nami, jak ten stan właśnie odżywienia organizmu, żeby rodzic miał pojęcie, czy on w ogóle jest istotny dla leczenia, czy to jest temat, którym my powinniśmy jako rodzice też więcej się zainteresować, a potem o komentarz panią Monikę, która jest dietetyczką, poproszę, jak ten stan odżywienia można mierzyć, bo to jest mierzalne. A tu poproszę od początku, od takiej strony typowo okiem onkologa, jak ten stan odżywienia ma wpływ na to leczenie, regenerację, na te powikłania. Poproszę o komentarz. Dzień dobry Państwu. No, bardzo się cieszę z udziału w takim spotkaniu, bo myślę, że to jest miejsce, żebyśmy sobie powiedzieli od początku, że leczymy dzieci z chorobą nowotworową jako zespół taki interprofesjonalny i to w takim naszym webinarze tutaj najbardziej widać, że to leczenie musi być kompleksowe, czyli musi obejmować to leczenie stricte przeciwnowotworowe, o którym to pani profesor mówiła, ale musi też obejmować monitorowanie i leczenie wspomagające, bo w przeciwnym wypadku nie osiągniemy sukcesu. I jest kilka elementów tego leczenia wspomagającego, które rodzice już na pewno mają szansę obserwować. I wśród nich ocena, a następnie dbanie o stan odżywienia, to zajmuje jedno z głównych miejsc. I teraz to są na to badania, są na to prace publikowane, które mówią o tym, jaki ma wpływ stan odżywienia na wyniki leczenia choroby nowotworowej. Duże grupy leczące nowotwory, czy w Stanach Zjednoczonych, czy we Włoszech, w Polsce również było takie badanie prowadzone na ponad 700 dzieciach. No te badania takie bardzo ogólne pokazują, że te dzieci, które w momencie rozpoznania choroby były niedożywione lub były otyłe, wyniki leczenia są gorsze. Czyli co z tego wynika dla nas? Taka informacja, że żeby unikać tych powikłań, o których pani profesor mówiła, powinniśmy oceniać stan odżywienia dziecka regularnie. Na początku leczenia choroby nowotworowej, w trakcie jej leczenia i po zakończeniu leczenia. No i teraz jak to robić? No tak jakby najprościej można to w ten sposób ocenić, że mamy takie ABCD. Tak to też literatura czasami mówi. Czyli A to są takie pomiary antropometryczne, to co zawsze robimy, to czego Państwo doświadczają. Dziecko jest ważone, dziecko jest mierzone, obliczamy BMI, czyli ten body mass index dziecka, czyli jakimś takim obiektywnym pomiarom poddajemy. Są jeszcze bardziej dokładne metody mierzenia obwodu ramienia, inne metody, ale o tych metodach może nie będę się rozwijać. Czyli zaczynamy od A, potem przechodzimy do B. No mamy markery biochemiczne, które też mówią nam o odżywieniu i my, lecząc dziecko i stosując chemioterapię, wykonujemy badania i te badania, oprócz tego, że mówią nam o tym, czy możemy zastosować dany lek, to mówią nam też wiele o stanie odżywienia dziecka i to jest białko całkowite, to są albuminy. Mamy możliwość w wielu ośrodkach oznaczania prealbumin. Możemy oznaczyć też triglicerydy, o których wspominała pani profesor. I to jest też dla nas istotna informacja o stanie odżywienia dziecka. Później mamy C, czyli mamy stan kliniczny, clinical status dziecka. Bo tu też musimy wiedzieć o tym, że choroby ciężkie to jest
taki stres dla organizmu. Są takie substancje, które się nazywają cytokinami, które no, zużywają mnóstwo kalorii i powodują, że dzieci chorujące na różne choroby, w tym choroby nowotworowe, po prostu chudną czy tracą masę ciała. Więc ten stan kliniczny, czyli powikłania, do których dochodzi, czy zapalenie jamy ustnej, czy infekcje, one też wpływają na stan odżywienia dziecka w przebiegu leczenia. Sama choroba nowotworowa przed rozpoznaniem też powoduje niedożywienie w mechanizmie takiego zwiększonej utraty kalorii spowodowanego. No i na koniec dochodzimy do D, czyli do diety. Czyli ocena stanu odżywienia to jest ocena też no, nawyków żywieniowych dziecka. Bo pamiętajcie Państwo, że myślę, że wśród naszych słuchaczy są tacy, którzy mają dzieci maleńkie, czyli takie niemowlęta lub dzieci w wieku przedszkolnym i są rodzice nastolatków. Więc tutaj też dieta prawidłowa różni się w zależności od wieku dziecka i różni się no, troszeczkę w zależności od przyzwyczajeń dziecka. Dziecko, no, musimy się w pewnym sensie do dziecka dopasować, bo tutaj trudno czasami zalecić jakąś konkretną dietę, jeżeli dziecko czegoś wyraźnie nie lubi. W związku z tym to, co musimy wziąć przy stanie odżywienia, no to sposób, w jaki się dotychczas dziecko odżywiało. Czyli odpowiedzi tak na Pani pytanie ABCD. I dlatego też no, ten zespół interdyscyplinarny, no, musimy wszyscy razem się tego uczyć. Muszą się tego uczyć lekarze, pielęgniarki, dietetycy i myślę, że rodzice. To jeszcze dopytam, bo wyniki leczenia to jedno, ale czy ten stan odżywienia też, to może to jest pytanie retoryczne, ale bym prosiła, żeby pani profesor powiedziała, ma wpływ na regenerację, bo wiemy, że to samo leczenie, są te spadki odporności, są, no dziecko wpada w neutropenię, albo ma różne te powikłania, gdzie też się gorzej i czuje i przez to jest przerywane leczenie. Czy ten stan odżywienia właśnie ma wpływ na tą szybką regenerację, żeby dziecko wyszło czy z danego stanu braku odporności, czy ze stanu z różnymi powikłaniami, bo to jest też... Znaczy, odpowiedź oczywiście brzmi tak i to nawet wynika z tego, co powiedziałam, bo te nasze siły odpornościowe to są też często białka, w związku z tym, jeżeli dziecko wskutek powikłań leczenia, na przykład zapalenia jamy ustnej czy śluzówek, traci masę ciała, to traci własne swoje białka i te białka idą na bieżące zużycie, natomiast nie wystarcza ich na budowę nawet, czy też na wspomożenie tego już i tak osłabionego układu odpornościowego. Dlatego też no, są konkretne zasady, kiedy no, należy wprowadzać te interwencje żywieniowe właśnie po to, żeby nie doprowadzać do tego, aby powikłania się przeciągały wskutek niedożywienia. To takie... Myślę, że o tym, kiedy wprowadzać interwencję żywieniową. Tak, to słowo klucz interwencja żywieniowa się pojawiło, zaraz do tego przejdziemy, bo właśnie chciałabym do pani doktor Moniki się zwrócić, która jest dietetykiem i która naprawdę jest właśnie członkiem tego zespołu interdyscyplinarnego, czyli jest to taka wymarzona sytuacja, myślę, że też dla lekarzy, onkologów, którzy temat diety, przynajmniej te większość tematów związanych z żywieniem, ze sprawdzaniem stanu odżywienia, z radami, zdawaniem rad do rodziców, może po prostu to scedować na specjalistę, który będzie tym tematem się opiekował. I od kiedy się opiekuje, Pani Moniko, taki dietetyk? Czy to jest już w trakcie, tuż po diagnozie, czy dopiero wtedy, jak zaczną się problemy? Kiedy jest idealny moment, żeby zacząć współpracować z dietetykiem dla dziecka chorego onkologicznie? Niech Pani powie ze swojego doświadczenia, jak to wygląda u Pani w klinice? Dziękuję bardzo za możliwość tutaj podzielenia się swoim doświadczeniem praktycznym. I jak najbardziej muszę potwierdzić, że ta opieka żywieniowa, ona musi być od samego początku. I tak to też u nas wygląda, że taki pacjent, który trafia, oczywiście dostaje informacje na temat rozpoznania, tak, ciężkiego rozpoznania. I to jest taki moment na to, żeby się oswoić z tą diagnozą, przyjąć te informacje, ale tuż po kilku dniach od uzyskania tej informacji na temat diagnozy, w naszej klinice już taki pacjent jest konsultowany dietetycznie i te konsultacje są cyklicznie powtarzane. Ta cykliczność zależy od różnych kwestii, tak? To są przede wszystkim ten wyjściowy stan odżywienia, który ma kluczowe znaczenie w kontekście tego, co będzie działo się później z takim pacjentem.
Ma tutaj też znaczenie no, te dolegliwości powikłania, które się pojawiają w trakcie leczenia. Jeżeli one są bardziej nasilone, występują częściej, to wiadomo, te interwencje żywieniowe i konsultacje dietetyczne też są wykonywane częściej. Także my pacjentów obejmujemy tą opieką taką żywieniową od samego już początku. Na tej pierwszej konsultacji, jak wygląda ta konsultacja? Czy to jest takie pięciominutowa rozmowa, czy rzeczywiście to jest wywiad? Jak to wygląda? I konsultacja, tak. Idealna konsultacja i mamy nadzieję, że w tych ośrodkach, właściwie we wszystkich, bo już też wiem, że pani profesor w Lublinie też jakby współpracują z dietetykiem, ale nie we wszystkich oddziałach to jest. Więc jak to wygląda, ta konsultacja pierwsza? Ta pierwsza konsultacja dietetyczna jest najczęściej najdłuższą konsultacją w trakcie całego procesu leczenia, choć nie zawsze, ale jest to taka kompleksowa rozmowa z pacjentem, która obejmuje nie tylko właśnie tą analizę diety pacjenta, ale także pełną ocenę stanu odżywienia. U nas jakby w naszej klinice my się uzupełniamy w tym temacie, natomiast no, większość zadań w zakresie oceny stanu odżywienia, szczególnie tej antropometrycznej właśnie i oceny dietetycznej wykonuję właśnie ja, więc jakby tutaj zarówno rozmowa na temat chociażby historii zmian wagi pacjenta w okresie poprzedzającym leczenie, tak, co będzie nam wskazywało, jakie to ryzyko żywieniowe będzie w dalszym okresie leczenia. Oceniamy również no, nawyki żywieniowe pacjenta, bo to też bardzo dużo nam mówi o tym, czy taki pacjent ma większe bądź mniejsze ryzyko pojawienia się jakiegoś upośledzonego stanu odżywienia w dalszych etapach leczenia. Oceniamy oczywiście tutaj różne parametry antropometryczne, z tych, które wymieniła pani profesor. Ja muszę powiedzieć, że my oprócz masy ciała, wzrostu czy wyliczenia wskaźnika BMI oceniamy również ten obwód ramienia, ale także oceniamy skład ciała pacjentów. I tutaj bardzo istotne jest to, żeby te parametry zebrać wyjściowo właśnie na start leczenia, żeby później monitorować w czasie, jak te wszystkie parametry się zmieniają. Co jeszcze? Jeśli chodzi o tą pierwszą wizytę, no tutaj już zbieramy też informacje na temat aktualnych dolegliwości, które występują u pacjenta, czy sprawdzamy chociażby kryteria, które stanowią wskazania do podjęcia interwencji żywieniowej, bo ona być może już w tym nawet pierwszym etapie leczenia być konieczna. Co to interwencja żywieniowa? Odczarowujemy to hasło. Czym jest interwencja żywieniowa? Interwencja żywieniowa może mieć różną formę tak naprawdę i jakby pierwszym etapem, najprostszą powiedzmy formą interwencji żywieniowej jest po prostu modyfikacja diety doustnej. Ta modyfikacja ona może dotyczyć różnych aspektów. To może być chociażby zmiana konsystencji diety, to może być zmiana produktów po prostu, doboru produktów w diecie, które pacjent spożywa. To może być zwiększenie kaloryczności diety, to może być odpowiednie dobranie różnych makroskładników, tak? Ilości białka, tłuszczy, węglowodanów w takiej codziennej diecie pacjenta. Jeżeli są wskazania, interwencją żywieniową może być również włączenie tak zwanych doustnych suplementów pokarmowych, nazywanych też żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego, to są różnego rodzaju formie, czy to płynnej, czy w formie proszku, dodatki do codziennych, klasycznie spożywanych posiłków, które nie można... niedobre, może powiedzmy, bo bywa tak, że dzieci nawet lubią, są różne smaki, moje dziecko oczywiście też z panem doktorem się zakładali, który smak będzie najlepszy i wygrał czekoladowy. Akurat to był Nutrikit. Także to są rzeczy, które to są... Tutaj pojawiało się już wcześniej, ale to też pani wie, że one są typowo wysokobiałkowe, czy tam jeszcze jest w ogóle cały skład w tych produktach, które rzeczywiście są, to jest taki koncentrat dla dziecka, o co chodzi w tych produktach, dlaczego one są właśnie takie ważne w sytuacji, gdy dziecko jest jakby albo w stanie tuż przed niedożywieniem, albo jest ryzyko, że zaraz będzie niedożywiony, co w nich jest takiego, co jest cenne dla dziecka? To jest po prostu kompletny preparat, który dostarcza zarówno białka, węglowodanów, tłuszczy, czyli wszystkich makroskładników, które są po prostu dziecku niezbędne. Czasami znajdują się tam jakieś składniki specjalne, to mogą być kwasy tłuszczowe omega-3, to mogą być aminokwasy rozgałęzione, więc tutaj ten podaż tych doustnych suplementów pokarmowych możemy dostosowywać też do dolegliwości czy powikłań, które pojawiają się po leczeniu. Także to jest taki zastrzyk energii, powiedzmy, wysoko odżywczy preparat, wysokokaloryczny, który tą dietę bardzo wzbogaca nam, zarówno
w energię, jak i właśnie odpowiednią ilość. Co się dzieje, jak dziecko nie chce jeść albo nie może? No właśnie. Tutaj albo źle smakuje, albo go boli w buzi, albo są te powikłania właśnie typowe, stany, nie wiem, nadżerki w jamie ustnej. I co wtedy? Tutaj oczywiście mamy inne możliwości interwencji żywieniowych i jest to żywienie dojelitowe, czy też żywienie pozajelitowe. W sytuacji, w której żywienie doustne jest niemożliwe, albo znaczy żywienie do przewodu pokarmowego jest niemożliwe bądź niewystarczające, wówczas mamy w zanadrzu właśnie to żywienie pozajelitowe. Natomiast jeśli mamy sytuację, w której dziecko nie chce jeść, nie ma apetytu, odmawia spożycia posiłków, czy też tych doustnych suplementów pokarmowych, możemy wspomagać się żywieniem dojelitowym poprzez taki dostęp, tak, do przewodu pokarmowego, który też może mieć różną postać. To może być zgłębnik nosowo-żołądkowy, czy też nosowo-jelitowy, czy też do długoterminowego żywienia wytworzone PEK, tak, czy przezskórna endoskopowa jejunostomia. Mamy po prostu dostęp do przewodu pokarmowego, przez który podajemy tutaj już specjalne diety do żywienia w tej formie. Czy może to robić rodzic? Czy to jest tak, że jeżeli nawet jest na przepustce dziecko, chciałoby wyjść do domu, a ma zgłębnik, powiedzmy zgłębnik to jest ta cieniuteńka rurka przez nosek, która tak naprawdę nie wyklucza żywienia doustnego, tak? Czyli jeżeli ma po prostu dziecko, tak, w miarę je, ale jest za mało, znaczy to jedzenie jakby doustne nie pokrywa zapotrzebowania, to ta sonda, czy zgłębnik donosowy jest takim ratunkiem, jest dopełnieniem tego, ale czy może to podawać rodzic? Czy to jest typowo rozwiązanie w szpitalu, że musi to podawać lekarz, pielęgniarka, takie żywienie? Nie, absolutnie nie. Najczęściej jest tak, że w pierwszym etapie, jak rozpoczynamy taką formę żywienia, rzeczywiście tutaj personel pielęgniarski szkoli, edukuje i pokazuje, jak podawać taką dietę, natomiast po przeszkoleniu jak najbardziej rodzic może samodzielnie, czy nawet starsze dzieci same, tak, poddają sobie taką dietę właśnie do zgłębnika. Także wykorzystujemy do tego odpowiedni sprzęt, oczywiście są specjalnie dedykowane strzykawki i cały osprzęt do podaży tego typu preparatów, ale obsługa jest bardzo prosta, więc tutaj... Czyli nie musimy się tego jako rodzice bać? To często przekazujemy sobie, no, śmieję się z pokolenia na pokolenie, ale trochę się rodzice straszą tą interwencją żywieniową. A tak z ciekawości, Pani Moniko, u Was w klinice w Gdańsku dużo dzieci ma zastosowany zgłębnik, to czy to są pojedyncze dzieci, czy to jest skala tego, że te dzieci, które już rzeczywiście są w bardzo złym stanie, mają zastosowane to żywienie dozajelitowe czy pozajelitowe, czy to są, czy raczej, jaka jest skala zastosowania u Państwa, bo z tego co wiem i słyszałam, jest to u Państwa bardzo popularne i dzięki temu macie pewność, że te dzieciaki są po prostu dobrze odżywione. Powiem tak, u nas naprawdę nie boimy się tej formy interwencji i spora grupa naszych pacjentów rzeczywiście korzysta z żywienia, z wykorzystania szczególnie zgłębnika nosowo-żołądkowego. Trudno mi teraz jednoznacznie wskazać, jaki to jest odsetek naszych pacjentów, ale naprawdę przychodzi taki moment, właściwie u większości, powiedziałabym, pacjentów, na którymś z etapów leczenia, że ten zgłębnik jednak jest potrzebny i konieczny i to nie jest tak, że dziecko musi naprawdę stracić ogromną ilość kilogramów, że my taką decyzję podejmujemy. Absolutnie nie. Więc my tutaj tak naprawdę jest kilka takich kryteriów, na które zwracamy szczególną uwagę w kontekście podejmowania takich decyzji, czy już teraz jest ten moment, żeby założyć zgłębnik, czy też nie. Na co chciałabym zwrócić szczególną uwagę? Przede wszystkim utrata masy ciała. Jeżeli dziecko zaczyna tracić masę ciała, no to nie jest to już fizjologią, tak? Dziecko powinno z czasem zarówno przyrastać w zakresie swojej masy ciała, jak i wzrostu, więc jeżeli nie przyrasta albo tą masę ciała traci, no to już jest taki ostrzegawczy sygnał i tutaj taką wartość procentową, którą warto zapamiętać, to jest utrata 5% masy ciała, tak, w okresie około miesiąca. To są też sytuacje, kiedy nie możemy pokryć pełnego zapotrzebowania, tak, tą dietą doustną, czy też preparatami odżywczymi doustnymi. I tu naprawdę to jest taka bardzo, bardzo niedaleka od wartości prawidłowych granica, bo to jest spożycie poniżej 90% wyznaczonego zapotrzebowania. Tak? To już jest wskazanie
dożywienia dojelitowego. Także te dwie kwestie, myślę, że takie najważniejsze, jest tych oczywiście wskazań jeszcze więcej, tak? Ale myślę, że to jest z perspektywy rodzica. Zwracamy uwagę na to, czy dziecko zaczyna jeść mniej, czy też być może traci tą masę ciała. Bardzo dziękuję. Jeszcze wrócimy do tematu takiej współpracy dietetyka z rodzicem, ale chciałabym jeszcze wrócić do samego leczenia, do pani profesor, z pytaniem o samą formę podawania leków, bo część leków podawane, właściwie wiele leków w trakcie leczenia onkologicznego podaje rodzic. I też czasem się głowi, albo ma niepełne wskazówki, albo może nie dopyta, albo źle zrozumie, czy forma podania leków ma wpływ też na jakieś powikłania ze strony układu pokarmowego, czy jest bardziej skuteczna, bardziej drażniąca. Czyli tak sobie myślę na przykład o porach dnia, są sterydy, które rodzic podaje, jak regularność leku ma wpływ, bo rozumiem, że czasem zbyt mała przerwa może mieć wpływ na to, że nie wiem, będzie bardziej podrażniony żołądek albo pusty żołądek. Czy są jakieś takie konkretne leki albo konkretne wskazówki, które rodzic zawsze powinien przestrzegać, żeby uniknąć jakichś poważnych powikłań po podawaniu leków? To na pewno są sterydy, sam podaje merkaptopurynę, podaje różne syropy też, chociażby też przeciwgrzybicze. Czy są jakieś takie wskazówki od pań, które mogłyby rodzicowi pomóc też troszeczkę się zorientować, na co zwrócić uwagę przy podawaniu leków? O, już, z opóźnieniem głos się włączył, dobrze. Przede wszystkim musimy też pamiętać o tym, że forma leku zależy od wieku dziecka, prawda? Bo wiadomo, że u małych dzieci no to tylko w grę wchodzą syropy, bo takie dziecko nawet nie wskazane, żeby łykało tabletki, bo może nam się zakrztusić. I często jest też tak, że u tych właśnie mniejszych pacjentów, no, czy niemowlaków, czy kilkulatków, no to sterydy przykładowe no, podajemy wręcz dożylnie, bo jest to bardzo ważny lek i obawiamy się, że dziecko właśnie albo się zakrztusi, albo nawet jak rodzic rozetrze ten lek, no to nie będzie to pełna dawka. Może mieć też odruch wymiotu. Natomiast jeżeli chodzi o takie leki, jeszcze a propos chemioterapii, taki, czyli też lek, który podawany jest i w intensywnym leczeniu i potem bardzo długo w leczeniu podtrzymującym, ta kura tutaj jest bardzo ważna i tutaj nie mamy innej postaci niestety, tylko tabletki. Bardzo ważna jest pora podania, bo tak jak zaleca protokół, ten lek powinien być podawany wieczorem, 30 minut, no nawet jak się uda to dłużej przed na pusty żołądek przed kolacją, bądź też 2 godziny po kolacji. Co więcej, bardzo ważne jest, żeby w tym czasie nie pić mleka. Zresztą większość tak naprawdę leków, wszystkie leki powinny być popijane wodą. Większość leków niestety soki, no w niektórych sytuacjach, ale mleko na pewno opóźnia wchłanianie. Także tu przy merkaptopurynie jest wręcz przeciwwskazane. Natomiast musimy też pamiętać, że leki, które podajemy 2 razy dziennie czy 3 razy dziennie, no jednak muszą mieć leki podawane 2 razy dziennie tą odległość około 12 godzin, bo czasami jest tak, że dziecko po prostu rano smacznie śpi, szkoda nam ją obudzić po prostu, a wtedy ta druga dawka wypadnie nam na przykład, nie wiem, o 22, o 23, prawda? Więc i wtedy te działania niepożądane nam się niestety nakładają, bo nie jest ta odległość czasowa zachowane. Co więcej, no, część naszych pacjentów ma wtórną niedoczynność tarczycy. Często przyjmuje eutyroksyn. Z kolei tu jest bardzo ważne, żeby ten lek był wykutnięty rano. Co więcej, tak, jeżeli znieczulamy, bo to problemem jest jeszcze to, że czasami dzieci są nadczo do zabiegu, prawda? Czy do punkcji szpiku, czy do napłucia lędźwiowego, czy do jakichś innych procedur. W związku z tym musimy pamiętać, że nawet jeżeli dziecko będzie znieczulane, to leki takie przyjmowane na stałe, czyli czasami leki właśnie na niedoczynność tarczycy, czy leki kardiologiczne, te leki muszą być rano połknięte, mimo tego, że dziecko łykiem wody, że dziecko jest nadczo. Natomiast jeżeli nie wiemy, o który będziemy mieć anestezjologów, no to prawda jest taka, że te leki ranne powinny, jeżeli jest taka możliwość, być podane po prostu dożylnie, dlatego że by zachować tą odległość 12 godzin. Ważne jest też w trakcie leczenia podtrzymującego, gdzie dzieci raz w tygodniu przyjmują metotreksa,
żeby ten metotrexat był klienty w ciągu dnia. Zwykle my wyznaczamy niedzielę na to, no bo taki charakterystyczny dzień wtedy rodzice pamiętają i żeby to było, ten metotrexat był klienty koło południa, bo wtedy zdążymy jeszcze od rana dziecko nawodnić odpowiednio i jeszcze mamy dodatkowo cały dzień na odpowiednie nawodnienie, żeby właśnie i dzięki temu unikniemy powikłań, czy tych zmian na śluzówkach jamy ustnej, czy uszkodzenia wątroby, czy jakichś nudności i wymiotów. Tu mówimy o tym metotreksiacie, przepraszam, w tabletkach w trakcie podtrzymania, tak? Jako dodatkowe zalecenie, a tego przyznam, że to nie jest popularne zalecenie, bo tak jak słyszymy, że trzeba bardzo dużo pić przy metotreksiacie dożylnym w tym protokole M podczas leczenia ostrybiaczki limfoblastycznej, to już mówi się, a ten metotreksat na podtrzymaniu to już nie są takie dawki, ale rzeczywiście bywa, że dzieci nadal na podtrzymaniu mają problem ze śluzówkami. Znaczy ja, to co ja obserwuję, no to przede wszystkim zmiany na skórze, takie no zapalne, zmiany na śluzówkach, ale przede wszystkim też metotrexat w połączeniu z mercaptopuryną w działach toksycznie nawątrowe, także to nawadnianie jest bardzo istotne. Natomiast to, co Pani wspomniała podczas wglądu metotrexatu, no to tak naprawdę my zabezpieczamy dziecko kroplówkami, no, więc to, czy ono, ile ono wypije, na to nie liczymy, ile wypije, powiem tak, tylko my musimy zabezpieczyć, żeby jak najbardziej tych powikłań zniwelować te powikłania, natomiast jak dziecko wychodzi po wglewie metotreksatu do domu, to rzeczywiście mówimy, żeby zwracać uwagę na to, bo to, że my podamy metotreksat w jeden dzień, wlew 24-godzinny, to nie znaczy, że te powikłania nie wystąpią za tydzień, czy nawet dwa tygodnie, bo czasami ta chemioterapia działa z opóźnieniem i czasami nawet po 7 czy 8 dniach te powikłania się w obrębie śluzówki jamy ustnej pokazują. Także uważam, że to naprawdę bardzo ważne jest, ale to też trochę właśnie rola rodzica, żeby dopilnować tych leków, żeby te, co mają być łyknięte rano, to były łyknięte rano, te, żeby nie skracać tych po prostu przerw między lekami. Tak samo są leki, które podajemy 3, a nawet 4 razy dziennie przeciwgrzybicze do ustne. Więc tu jednak no, takie wymierzenie tych godzin jest bardzo istotne. Wtedy właśnie unikniemy powikłań, prawda? I ze strony śluzówek, ale też ze strony jamy brzusznej i nudności przede wszystkim. No właśnie, tu też tak jakby ten temat cały czas krążymy koło tej współpracy rodzica z personelem medycznym. Jak ważne jest, żeby przede wszystkim poznać te zalecenia podawania leków, je sobie zapisać i przede wszystkim je stosować, bo bywa, że rodzic zapomni, przesunie i potem dziecko nawet gorzej się czuje, bo ten odstęp między lekami jest za mały. Tych leków jest tak dużo, że no, mała zmiana może rzeczywiście mieć znaczenie. Znaczy ja myślę, może teraz bym tak się włączyła do rozmowy, to rzeczywiście, tak jak Pani mówi, tego jest dużo, ale rodzice jakby nie powinni się skupiać na tym, że są tak bardzo obciążeni, tylko właśnie na współpracy. Zawsze mogą zapytać pielęgniarki, zawsze mogą zapytać osoby. Właśnie że na tym, żeby jakby się otworzyć na wszelkiego rodzaju tutaj współpracę i na to, żeby być członkiem tego zespołu, żeby się nie czuć jakby jak tutaj jak klient, tylko żeby się czuć jak nasz partner. Partner lekarza, partner pielęgniarki, partner dietetyka. I wtedy jakby wydaje się, że to ma większy sens. I chciałam, jeśli można, krótko się ustosunkować do tej interwencji żywieniowej. I tutaj też wydaje mi się z takiego doświadczenia, koleżanka pani profesor Zawitowska ma większe doświadczenie bezpośrednio lecząc pacjentów, ja jakby kieruję i widzę troszeczkę te sprawy z góry, ale proszę Państwa, jeżeli mogę się zwrócić do rodziców, to właśnie jakby no, współpracujcie z nami, ponieważ niektóre interwencje żywieniowe no w pewnym sensie mogą od Was zależeć, bo to, że dziecko nie chce przyjmować pokarmu doustnie, może być spowodowane zapaleniem śluzówek, może być spowodowane bólem i obserwując własne dziecko, jesteście najlepszym tutaj obserwatorem, możecie zgłosić personelowi, że problemem jest ból i czasami jakby leczenie przeciwbólowe, którego też niektórzy rodzice się boją, albo ono dostaje tyle leków. Ale czasami to trzeba o tym powiedzieć i trzeba to rozważyć, że być może włączenie leczenia przeciwbólowego pozwoli dziecku jeść. Wręcz tu bym nacisnęła na te narkotyczne leki przeciwbólowe. Rodzice chyba stosują ich, ale niesłusznie, my naprawdę nie stosujemy ich
w nadmiarze. U ręką, że tak kolokwialnie mówiąc. Po prostu korzyści ze zastosowania leku przeciwbólowego, o ile dziecko po ich zastosowaniu będzie mogło jeść, znacząco przewyższają ryzyko, a poza tym to jest naukowo dowiedzione od bardzo wielu lat, że leki stosowane w rzeczywistej konieczności, one nie uzależniają. My codziennie widzimy dzieci, w każdej chwili te leki są redukowane, odstawiane, tak się nie boimy. I tak samo konsekwentnie, wiedząc to, co Państwo wiedzą i co mówiła Pani Monika, jak ważne dla efektu leczenia jest to odżywianie, to jakby też ten element interwencji w postaci zgłębnika, no też jest mitologizowany, zupełnie niepotrzebnie. No musimy się z tym troszeczkę wszyscy razem oswoić. Słuchajcie, ja muszę powiedzieć, że teraz tydzień temu byłam na konferencji takiej międzynarodowej i o ile lata całe, no taka powiedzmy cisza w tej sprawie, to teraz ten problem żywienia jest naprawdę podnoszony i oprócz naszych tu polskich wytycznych ukażą się niebawem wytyczne też międzynarodowe, to sobie porównamy, jak to wygląda. I naprawdę jest to bardzo istotny problem i podkreślane jest, jak to jest ważne po prostu w całej terapii, no bo wiadomo, że organizm odżywiony lepiej walczy, no nie ze wszystkim. To jest już udowodnione. No właśnie, mnie to ogromnie cieszy, gdyż moje dziecko było leczone lat temu kilka, nie było w ogóle dostępu na oddziale i z tego co wiem nadal nie ma akurat tej klinice do dietetyka i wiele rodziców czuje się po prostu w tym temacie pozostawieni sami sobie. Więc mam nadzieję, że te wskazówki, tak Pani Profesor? Proszę Państwa, jeżeli nas Państwo słuchają, to pomóżcie nam jako lekarzom, a zwłaszcza na przykład kierownikom w tym, żeby ta opieka wielodyscyplinarna obejmowała też dietetyka. Fundusz ostatnio zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził taki program, który się nazywa Dobry Posiłek w Szpitalu. No ale wiecie Państwo, że to są tylko rzeczy administracyjne. To powoduje, że szpital może otrzymać jakieś tam dodatkowe środki, ale nadal jakby musimy tutaj lobbować wspólnie jako ten zespół i Państwo jako rodzice i my jako lekarze, żeby ci dietetycy się pojawili, tak jak tu Pani wspominała, u nas na razie mamy wolontariuszy w Lublinie i to nie codziennie, ale co mogą zrobić rodzice, bo o co mogę zaapelować do rodziców, to no, jakby Państwo jako członkowie tego zespołu, no wyrażajcie swoje zdanie. We większości teraz klinik są systemy ankietyzacji. Czyli jak Państwo wychodzicie, czy na przepustki, czy nawet na bieżąco u pielęgniarek są dostępne takie ankiety. I te ankiety, uwierzcie mi, są analizowane przez dyrekcję szpitali. I no, taka opinia rodziców na pewno byłaby wzięta pod uwagę. Także jakby no, Państwa rola tutaj jest nieoceniona jako pacjentów, jako rodziców, jako członków zespołu terapeutycznego. Także zapraszamy Państwa bardziej niż nas. Tak. Bardzo dziękuję za ten głos. To jest myślę, że bardzo ważny głos, bo myślę, że to nie jest jedyny temat, gdzie tak naprawdę ta współpraca i środowiska medycznego, czyli głos plus głos rodziców o tych realnych potrzebach, będzie lepiej słyszalny, jeżeli będziemy mówić jakby wspólnie z różnych punktów widzenia. Dodatkowo też ja jako przedstawiciel organizacji, mając kontakt z innymi organizacjami, my też jako organizacje staramy się być słyszalni, czy przy Rzeczniku Praw Pacjenta w Radzie Organizacji, czy w Radzie Organizacji przy Ministrze Zdrowia, czy właśnie w NFZ-cie, więc jakby też zachęcam, bardzo, bardzo dziękuję, że Panie tutaj tak zgodnie rodziców zachęcają do tych głosów, bo są czasem ankiety, są czasem petycje do tego, że te zmiany systemowe, zwłaszcza jeśli chodzi o skład zespołu interdyscyplinarnego, są po prostu konieczne. Także też się cieszę, że to się w Polsce dzieje i no miejmy nadzieję, że wzorem tutaj Gdańska, gdzie Panie naprawdę szeroko też szerzą tą wiedzę, jak to funkcjonuje, jak może funkcjonować, też trochę przekonują inne kliniki i cały personel, że to działa, to ma efekty i to ma realne korzyści dla całego też personelu, bo rozumiem, że onkolodzy i pielęgniarki mają swoje zadania i one powinny się na tym koncentrować. Wiemy, że personelu jest zawsze za mało, więc jeżeli jeszcze dorzucimy lekarzom działkę, żeby zajmowali się dietą, odżywieniem, no nie da się wszystkiego. To nie, lekarz, onkolog nie może być fizjoterapeutą, dietetykiem jednocześnie, a jeszcze w ramach swojego
etatu leczyć dzieci, tylko się powinien na tym skupić właśnie, więc ja jakby bardzo, bardzo w ogóle dziękuję, cieszę się, że ten temat jest poruszany, lekarze i państwo i cały personel jest na to otwarty. Pani, do pani Moniki się teraz też zgłosimy właśnie o tej, czy o roli dietetyka, jak wygląda ten stan odżywienia, to powiedzieliśmy, ale wymienialiśmy wiele powikłań, które mogą być w trakcie leczenia, po samym leczeniu, po niektórych lekach. I czy pani mogłaby podpowiedzieć rodzicom, jak oni mogą reagować, jak samą dietą mogą wspomóc dane powikłania lub może niektórym w ogóle zapobiec, tak, w działaniach profilaktycznych, typowo dietą, bo to jest coś, co, na co my rodzice też mamy wpływ, a nie zawsze wiemy, że możemy na to mieć wpływ. Czyli takie najpopularniejsze powikłania wymienione i jak rodzic może sobie z nimi radzić, jak je kontrolować, jak w diecie wprowadzać zmiany. Ja może zacznę od tego dość trudnego powikłania, czyli stanu zapalnego jamy ustnej, czy też przewodu pokarmowego. Najbardziej chyba w takim... Tak, bardzo nieprzyjemna dolegliwość, nieprzyjemne powikłanie, które w bardzo istotny sposób też upośledza efektywne przyjmowanie pokarmów. Może zacznę od tej kwestii takiej profilaktyki, bo tutaj jest też kilka takich ważnych elementów, na które powinniśmy zwrócić uwagę. I taką istotnym składnikiem diety jest chociażby witamina D. U pacjentów na przykład z wyjściowym deficytem witaminy D3 rzeczywiście to ryzyko wystąpienia powikłań zapalnych w przewodzie pokarmowym jest większe. Tutaj szczególnie po podaży właśnie metotreksatu, tak? Więc na pewno wyjściowa ocena zasobów witaminy D3 i wdrożenie odpowiedniej dawki w postaci suplementacji może mieć taki efekt ochronny. Także oczywiście tutaj współpraca przede wszystkim z personelem medycznym, tak? Gdzie powinniśmy te zasoby witaminy D3 ocenić i dobrać tą odpowiednią dawkę w kontekście tutaj danego dziecka konkretnego, tak? Więc to jest jedna ważna kwestia, natomiast dużo też można w literaturze znaleźć na temat glutaminy, czyli jednego z aminokwasów, który rzeczywiście jest, jakby odgrywa rolę przede wszystkim jako źródło energii dla enterocytów, jest niezbędnym składnikiem do utrzymania takiej integralności komórek błony śluzowej jelita. Naprawdę tutaj, jeśli chodzi o wyniki badań, to są badania wysokiej jakości. Odsetek pacjentów, u których właśnie taka glutamina, ale w postaci suplementacji była wdrożona, jest dużo mniejszy, tak? Odsetek pacjentów, którzy rozwijają te powikłania zapalne. Natomiast ograniczeniem jest przede wszystkim to, że nie do końca znana jest rola glutaminy w kontekście chociażby mikrośrodowiska guza, więc jakby tutaj takie decyzje dotyczące takiej suplementacji absolutnie nie powinny być podejmowane przez rodzica, tak, to od razu też dodam, że to jest decyzja personelu, który się opiekuje pacjentem, tak, przede wszystkim w porozumieniu, po konsultacji z lekarzem, tak, żeby tutaj te korzyści i zagrożenia ewentualne oszacować. Natomiast no, nie zmienia to faktu, że możemy jakby taką podaż glutaminy zwiększyć w diecie, tak, jest wiele produktów spożywczych, które są w tą glutaminę bogate, więc już od samego początku zwiększenie spożycia przede wszystkim białka pochodzenia zwierzęcego, czyli jajka, mięso, sery twarogowe, te produkty są źródłem glutaminy, także starajmy się wykorzystywać je już w pierwszych etapach po rozpoznaniu takiej choroby nowotworowej. Z istotnych jeszcze takich kwestii profilaktycznych, na przykład aloes, oliwa z oliwek, też możemy tutaj obserwować pozytywne efekty w kontekście zmniejszenia częstości, czy też nasilenia dolegliwości tych zapalnych. Warto też wspomnieć o cynku, tak? Oczywiście to jest też składnik, który może tutaj wpływać na poprawę bariery nabłonkowej przewodu pokarmowego, więc spożywanie żywności, które będą źródłem cynku, też jak najbardziej tutaj może nam przynieść korzyści. Mówię tutaj o efekcie, o tym czasie poprzedzającym wystąpienie dolegliwości, bo część produktów bogatych w cynk w okresie już nasilonego stanu zapalnego przewodu pokarmowego no nie będzie najbardziej optymalnym wyborem, tak? Więc
to takie kwestie profilaktyczne. Natomiast jak pojawią się już dolegliwości bólowe, nadżerki w jamie ustnej, bardzo ważna jest zmiana przede wszystkim konsystencji diety. Ta dieta musi być miękka. Nie możemy podawać dziecku produktów twardych, które będą drażniły, dodatkowo powodowały dolegliwości bólowe, więc zmieniamy na konsystencję po prostu diety miękkiej, a jeżeli te dolegliwości są bardziej nasilone, to optymalna będzie dieta po prostu w formie płynnej, tak? Eliminujemy, nie wiem, sucharki, wafle ryżowe. Powinniśmy też wyeliminować produkty kwaśne, produkty solone, kiszonki, ale także nawet surowe owoce czy soki owocowe, tak? Bo tutaj właśnie w kontekście tych kwasów, które mogą nasilać dolegliwości. Także to są takie podstawowe zalecenia, które w przypadku wystąpienia... Zimne i lody. Również. Tak, jak najbardziej. W ogóle dieta w obniżonej temperaturze będzie tutaj na pewno korzystniejsza niż podawanie posiłków gorących, jak najbardziej. Także to jeden z tematów. Tych powikłań jest więcej, może z takich... Najczęstsze, ja myślę sobie, te zaparcia biegunki to są też dosyć częste. Mhm. Jakby w tym obszarze może coś pani dobrze, tak dowodować, bo to są dosyć popularne. Jak dziecko ma mdłości, wymioty, mhm, po lekach, to czego jakoś unikać, żeby tego nie wzmagać. Dobrze. Najpierw mdłości, wymioty. Mdłości, wymioty. Jeśli mamy, tutaj też kilka kwestii będzie brane pod uwagę. Przede wszystkim eliminujemy produkty, które zawierają duże ilości błonnika pokarmowego nierozpuszczalnego, czyli są to wszelkiego rodzaju pełnoziarniste produkty zbożowe, pieczywo też na zakwasie, będą to też skórki warzyw i owoców. Powinniśmy te produkty wyeliminować, bo one będą nasilały właśnie nudności czy wymioty. Posiłki również powinny być w obniżonej temperaturze, najlepiej temperaturze pokojowej. Im wyższa temperatura posiłku, tym też no, zapach posiłku bardziej intensywny i to może wpłynąć na nasilenie tych dolegliwości. Powinniśmy na przykład skupić się na tym, że te posiłki będą mniejsze objętościowo, częstsze, tak? Podawane na małych talerzykach, żeby to też było realne dla tego pacjenta do spożycia. Właściwe nawadnianie też, to jest bardzo istotna kwestia. Jeżeli znamy termin podaży chemioterapii, to zacznijmy już wypijać większą ilość płynów na 2-3 dni przed kolejnym cyklem chemioterapii, to też będzie wpływało na złagodzenie nudności czy wymiotów. Dobrą taką metodą praktyczną jest też zjedzenie posiłku na czczo. Ten posiłek mam tutaj na myśli na przykład kromkę suchego białego chleba bez skórki. Dopiero później po wstaniu z łóżka, po powiedzmy około tam 30-40 minutach właściwe śniadanie. Oczywiście to musimy zwrócić uwagę na to, żeby to nie kolidowało z podażą leków, tak? Jeżeli mamy taką możliwość, żeby spożyć przed wstaniem z łóżka sobie kawałek białego chleba czy nie wiem, sucharki, to też może przynieść nam pożądany efekt w postaci zmniejszenia temperatury. To o tej porannej właśnie kromce chleba, to też rodzice sobie tak teraz wymieniają, to się pojawia na podtrzymaniu, czasami bywa, że dziecko ma albo tą hipoglikemię poranną, albo bywa, mhm, że podaży metotreksatu, zwłaszcza jak ma te 150% mhm, na przykład w niedzielę metotreksatu, to bywa, moje dziecko tak miało, że następnego dnia przy tych zwiększonych dawkach po prostu było mu mocno niedobrze. I mhm, był blady, źle się czuł, to było tylko po podaży metotreksatu, natomiast niektórzy rodzice borykają się rzeczywiście, że codziennie rano to dziecko wstaje, czyli ta merkaptopuryna to może tak być. Czyli ten sposób na mdłości, czyli to też są spadki cukru, rozumiem. Tak. Kromeczka chleba jest też dobrym tak sposobem, żeby ratować dziecko przed zaognieniem. Dokładnie, tak. Tu jeszcze, proszę Państwa, może wracając na chwilę do płynu, to nawadnianie, tak jak mówiłam, jest niezwykle istotną kwestią, ale mamy też doraźnie działające, powiedzmy, płyny. Jak już te nudności czy wymioty się pojawią, dobrym napojem redukującym tę dolegliwość będzie na przykład napój imbirowy, czy na przykład herbata z dodatkiem imbiru. Oczywiście tutaj też zaznaczę, że to nie może być moment, w którym są zmiany zapalne w przewodzie pokarmowym, bo ten imbir będzie te dolegliwości nasilał, tak?
Możemy podać lekko gazowaną też wodę mineralną. Dobrą metodą jest chociażby, nie wiem, zmiksowany arbuz podany z kostkami lodu. To też bardzo łagodzi dolegliwości. Natomiast gdzieś cały czas obecny mit wypijania mięty w trakcie nudności czy wymiotów, no, bardzo często spotykany. Natomiast pamiętajcie Państwo, że ta mięta nie będzie dobrym napojem z uwagi na to, że rozluźnia, mięta powoduje rozluźnienie dolnego zwieracza przełyku. No i to może w efekcie nasilić. Możemy pogorszyć herbatkę, tak, poprawić. Tak, to tak, bardzo cenna uwaga. Może biegunki, tak, to jest też taka w miarę częsta dolegliwość. Mhm. Rodzic czasami będąc nawet w domu musi jakoś szybko zadziałać i chce coś wprowadzić dzieci, żeby pomóc dziecku. To tutaj też zależy od przyczyny biegunki, jaki jest stopień nasilenia, tak, tych dolegliwości. Jeżeli to są naprawdę, nie wiem, biegunki u pacjenta po transplantacji szpiku kostnego, które będą naprawdę o dużej objętości, to taki pacjent powinien być żywiony pozajelitowo. Natomiast jeżeli mówimy o takich biegunkach o mniejszym nasileniu, na przykład biegunce infekcyjnej, tutaj przede wszystkim jakby będziemy bazować na zaleceniach takiej diety zapierającej i podam takie hasło, tak zwana dieta BRAT, to są właściwie 4 produkty o takim bardzo mocnym działaniu zapierającym, które powinny stanowić taką bazę w żywieniu tego pacjenta. Możemy ją rozszerzać, za chwilę też powiem o jakie produkty, ale na początek, jakie produkty w ogóle zaliczamy do tej diety BRAT? To są przede wszystkim banany. Ale tutaj uwaga, te banany muszą być mniej dojrzałe, najlepiej zielone. Drugim produktem jest jabłko i tutaj chodzi o jabłko po obróbce termicznej, na przykład pieczone czy gotowane, podawane bez skórki. Kolejny produkt to jest ryż biały, najlepiej mocno rozgotowany w formie takiego kleiku. I te, czyli tosty, tutaj w domyśle chodzi po prostu o pieczywo pszenne, a nie pełnoziarniste. Także to jest baza. Natomiast generalnie tutaj możemy włączyć inne produkty, które będą miały działanie stricte zapierające. To będą na przykład napary z jagód, to będzie czarna herbata, to będzie kakao. Możemy tutaj włączyć też produkty, posiłki na bazie żelatyny, czyli na przykład będzie to galaretka, czy galaretka w takiej wytrawnej, tak, wersji, czyli z dodatkiem mięsa. Jest tutaj kilka propozycji takich, które będą... Gotowana marchewka, czy to mit, czy babcina rada? Gotowana marchewka, czyli takie zupy, tak, muszę w marchwiankach gotować, że one najbardziej w problemach właśnie przy biegunkach. Mhm. Jak najbardziej tutaj marchewka będzie też taki efekt wywierała. Pamiętajmy też o eliminacji cukrów prostych, czyli niedosładzaniu. Uważajmy również na zamienniki cukrów, czyli ksylitol, erytrol, bo to są składniki diety. Cukry proste będą nasilały proces fermentacji w jelitach, więc będą nasilały te dolegliwości. Natomiast ksylitol w nadmiernych ilościach właśnie może być przyczyną biegunki osmotycznej. Także tutaj, jeżeli chodzi o te zamienniki cukru, u dzieci jako taka dopuszczalna, bezpieczna dawka przyjmuje się gramaturę 8 gramów na dobę, tak, ksylitolu. Więc na pewno tych wartości przekraczać nie możemy. Wspomniałabym jeszcze może tutaj o eliminacji laktozy, tak? W przypadku biegunki warto rozważyć eliminację laktozy z diety, czyli wybieramy produkty mleczne, które tej laktozy nie zawierają. Jeżeli nadal po eliminacji samej laktozy, po produktach mlecznych, ta biegunka jest o takim samym nasileniu, no to do rozważenia jest po prostu wyłączenie tych produktów z diety na jakiś czas, tak, do czasu ustąpienia objawów. Ze źródeł białka warto wybierać oczywiście mięso, ryby, tak, tutaj raczej ryby chude, a nie te tłuste ryby morskie w okresie właśnie występowania biegunki. Jajko na twardo też ma taki efekt zapierający. To tyle jakby z takich najważniejszych zaleceń, które będą odgrywały rolę. I tak dosłownie jeszcze dwa słówka o... biegunki to jedno zaparcia, może trochę rzadziej, ale też się pojawiają, więc też tutaj część rzeczy warto zwrócić uwagę, tak, żeby nie pogarszać. To przy zaparciach na co najbardziej zwracamy uwagę? No tutaj przede wszystkim błonnik pokarmowy, zarówno ta frakcja rozpuszczalna w wodzie, jak i nierozpuszczalna będą korzystnie wpływały na
regulację rytmu wypróżnień, więc dieta no, jest przeciwieństwem tak, do tego, co przed chwilką powiedziałam, więc tutaj unikamy tych produktów zapierających, wybieramy produkty zbożowe, które ten błonnik pokarmowy zawierają, tak? Mogą to być produkty zbożowe pełnoziarniste, kasze, ryż, ale też cenne będą źródła błonnika rozpuszczalnego. Mam tutaj na myśli owiec czy jęczmień, bo ten błonnik rozpuszczalny z tych produktów zbożowych, on jest taki, powiedzmy, delikatniejszy dla przewodu pokarmowego, a jednocześnie będzie te zaparcia też redukował. Możemy wykorzystać siemię lniane, babkę płeśnik w postaci naparów, możemy wykorzystać nasiona roślin strączkowych i to też to jest bardzo fajny pomysł, jeśli chodzi o dzieci, bo wiemy, że dzieci lubią słodkości, no, kakao, które jest dodawane do różnego rodzaju słodyczy, będzie działało zapierająco, natomiast my możemy te rośliny strączkowe wykorzystać w kontekście przygotowania fajnego, optymalnego w kontekście redukcji zaparć deseru dla dzieci, tak? Może to być, nie wiem, na ciasto wykonane na bazie fasoli chociażby, tak? Wykorzystujmy też w postaci, jeżeli już decydujemy się na jakiś deser dla dziecka, to niech to jest deser z dodatkiem owoców i tutaj warto wykorzystywać śliwkę, gruszkę jako ten dodatek właśnie do... A suszona śliwka, te musy z suszonych śliwek przy zaparciach, tak? Tak, to też jest tak, babcinny, ale stosowany ja też. Tak, wieloletnia tradycja stosowania oczywiście, natomiast można też stosować napar ze śliwek suszonych, tak? Wypijać na czczo. Tutaj to siemię lniane, jeszcze wrócę na chwilkę do niego, również w formie naparu możemy wypijać, jednak zwróćmy też uwagę na to, że siemię lniane może wpływać na przykład na gorsze wchłanianie leków, więc musimy znaleźć taki optymalny moment na wypicie tego siemienia lnianego. Zasada jest mniej więcej taka, że 2-3 godziny odstępu zachowujemy między przyjęciem siemienia lnianego a podażą leków do przewodu pokarmowego. Cenna uwaga. Pani profesor, chciała pani komentarz. Skomentować, bo jeżeli chodzi o biegunkę, to oczywiście dieta jak najbardziej tak, ale jeżeli jest to biegunka infekcyjna, to żebyśmy nie pomyśleli o jakichś lekach przeciwbiegunkowych typu loperamid, bo jednak jak to jest biegunka infekcyjna, to chcemy jednak, żeby, że tak powiem, te bakterie ewakuować, czy wirusy, i leków zapierających typu na przykład loperamid, czy blokujących, wstrzymujących tą biegunkę nie podajemy, bo tylko możemy doprowadzić do toksemii organizmu, wręcz pasocznicy i może to się naprawdę źle skończyć. Także żeby takie nie przychodziły Państwu przede wszystkim. To traktujmy od razu pomysł podania leku jako moment do konsultacji z lekarzem, przede wszystkim najlepiej onkologiem, zwłaszcza jeśli to dziecko jest w trakcie leczenia, bo po prostu przyjmuje leki, które już są toksyczne, więc rozumiem, że jeżeli dodatkowo zacznie przyjmować leki zatrzymujące, a jeszcze infekcyjnie, no to może to niedobrze skończyć. Także z tymi lekami jak najbardiej. Nie wiem, czy temat biegunek... Ja sobie skomentować jednym zdaniem, to na przykład z tej dyskusji tu właśnie widać, jak potrzebny jest dietetyk w zespole, bo jakby my rozmawiając, lecząc, to mówimy, wskazana jest taka dieta, jest taki problem, natomiast rodzic, tak ja sobie to wyobrażam, że Państwo, jeżeli nas słuchają, no to potrzebujecie konkretnej informacji, co moje dziecko może indywidualnie, w jakich produktach ja znajdę. Branie, tak. Więc to jest niezwykła współpraca, to jest jeden komentarz i drugi do suplementu diety, jeżeli mogę jakiś taki komentarz przedstawić, to jakby musimy być ostrożni. Bo bardzo dobrze Pani tutaj właśnie mówiła, że to, czego brakuje, starajmy się uzupełnić produktami dietą zawierającą ten składnik. Natomiast jakby wiem, że rodzice no, szukają, chcieliby dla dziecka jak najlepiej, no i czasami się zastanawiają, a może by jeszcze dołożyć jakieś dodatkowe suplementy. No, nie ma, i to jest też w publikacjach, w rekomendacjach, które z 2022 roku, które też zbierają amerykańskie takie doświadczenia i włoskie, no jakby nie znaleziono takich dobrych dowodów, że suplement jako suplement będzie miał przewagę i że rzeczywiście pomoże, a zawsze istnieje ryzyko, te suplementy są albo w tabletkach, albo w saszetkach, albo w problemach, no zawsze mają jakieś substancje dodatkowe. Więc... A poza tym jeszcze się wtrącę, dodatkowo ich skład nie jest przebadany. To, że one są tak... Czasami nawet nie jest przebadane, ale... nie jest to takie jak lek, no nie, bo siłą rzeczy jest to super.
komplement, prawda? Ja myślę, że idźmy w tym kierunku, tak jak pani Monika bardzo fajnie tutaj opowiadała o tym, jak bogata może być dieta i tendencje w onkologii ogólnie są takie, że jakby zmniejszamy restrykcje dietetyczne. To, co kiedyś jakby było tą dietą, no, gdzie nie wolno jeść owoców, nie wolno jeść warzyw, my się z tego wycofujemy. Dieta neutropeniczna, gdzie nie ma diety neutropeniczne. Jest obalony mit, tak? Och, tak jest. Z dnia na dzień, więc na pewno jeszcze w środowisku, w oddziałach jeszcze takie pojęcia funkcjonują i będą funkcjonowały. Ale po to tu rozmawiamy, po to się wspólnie szkolimy w zespół taki interdyscyplinarny, żebyśmy się wspólnie tego nauczyli i rozmawiali. Więc rzeczywiście dieta jest bardzo bogata, a dietetyk jest niezbędny, żeby już poradzić w przypadku konkretnych problemów. No ta dieta jest taka bardzo, powiedzmy, różnorodna. Każdy pacjent przychodzi z innym bagażem swoich doświadczeń żywieniowych i wymaga po prostu indywidualnego spojrzenia na to, tak? Bo naprawdę to jakby można każdemu pacjentowi wręczyć ulotkę z zaleceniami, ale to się zupełnie nie sprawdza w praktyce. Także... Zwłaszcza dziecko, które czasami... Nie przyjmuje racjonalnych argumentów, bo siłą rzeczy nie, bo nie. Tak. W związku z tym, żeby trafić, no musimy znaleźć inne sposoby. To właśnie, bo do pani Moniki miałam tutaj ostatnie te diety dotyczące właśnie neutropenii, podwyższone próby wątrobowe, bo to są też jakby najczęstsze i ja bardzo się cieszę, że słyszę tutaj od pani profesorek hasło, że dieta neutropeniczna to jest mit i jakby pani Monika mogła też właśnie odczarować. Jakie są takie naprawdę króciutko, ale takie podstawowe zalecenia, żeby rodzic też, no bo słyszy czasem wczesne informacje po prostu od lekarza. Powinniśmy zapamiętać, jeśli chodzi o neutropenię, hasło diety wykorzystującej zasady bezpieczeństwa i higieny żywności. To zalecenie też się pojawiło w tych nowych rekomendacjach naszych polskich dotyczących onkologii dziecięcej. To są zalecenia Food and Drug Administration, które opisują zasady dotyczące bezpieczeństwa kupowania, przechowywania, przygotowywania i podawania żywności. I to jest naprawdę, jakby ja może nie będę tego szczegółowo omawiać, bo mamy naprawdę... to na portalu opisane w miarę jakby ogólnie, ale też dla nas tak, jakby bardzo ważne przede wszystkim przekazać, że rodzice dbają o higienę i to na każdym etapie od kupowania wręcz. Dokładnie. Żeby sprawdzić jakość tego produktu, po samo podanie, mycie rąk, to jest najważniejsze, to nie... To tak, ale te wytyczne, one są tak dość szczegółowo opisane, czyli że to mycie rąk ma być dokładne, to ma trwać co najmniej 20 sekund, że mamy dokładnie myć, tak, żywność, którą spożywamy na surowo, mam tutaj na myśli warzywa i owoce, że to przygotowanie posiłku musi odbywać się z użyciem odrębnego sprzętu, tak, czyli inne deski do krojenia żywności, którą poddajemy obróbce termicznej, inne deski do krojenia w przypadku żywności, która jest spożywana. Tak, no tak, chodziło o mięso, produkty pochodzenia zwierzęcego, inne będą deski do krojenia warzyw czy owoców. Także to są różne takie tipy, powiedziałabym, dotyczące właśnie tego etapu już od momentu zamawiania nawet żywności. To jest w bardzo fajnej, graficznej też wersji opracowane. Są też filmiki, które można obejrzeć, tak? Także. Są i tu może też podam taką fajną wskazówkę dotyczącą przechowywania żywności, bo to też jest element tej odpowiedniej higieny żywności. Na stronie Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych jest taka aplikacja Food Keeper, na której można znaleźć informacje, jak długo żywność i napoje można bezpiecznie przechowywać w lodówce lub też w zamrażarce. Tam są też informacje, jaką temperaturę powinno mieć mięso, tak, po obróbce termicznej, zależnie od gatunku tego mięsa. Także naprawdę tutaj bardzo dużo ciekawych informacji, takich praktycznych, które myślę, że każdy rodzic powinien wydrukować sobie, nawet położyć gdzieś na półce i
próbować po prostu w ten sposób podchodzić do tego bezpieczeństwa żywności. Sama poszukam, znajdę i z chęcią zaciągnę na portal, także bardzo dziękuję. To pani Moniko, tak neutropenie to powiedzmy już wiemy, że to jakby zmieniają się, otwierają się i to bezpieczeństwo, higiena jest najważniejsza przy tym, a podwyższone próby wątrobowe, bo po prostu cała rzesza rodziców, zwłaszcza na podtrzymaniu, obawia się tego, że da raz kotlecika smażonego i te próby poszedują w górę. Niech tak realnie, jak ta dieta ma wpływ i czy rzeczywiście my jako rodzice, planując tą dietę codzienną, możemy nieco odciążyć tą wątrobę podczas, zwłaszcza podtrzymania, ale też leczenie intensywne jest. Tylko podtrzymanie, mówię, to jest tak, że to nasze planowanie jedzenia tutaj jest czasem kłopotliwe, bo nie wiemy, co można. Tak, jak najbardziej to jest bardzo, bardzo ważna kwestia, jeśli chodzi tutaj o zalecenia dietetyczne. No w przypadku hepatotoksyczności będziemy zwracać uwagę przede wszystkim na to, żeby ta dieta była łatwostrawna, czyli wspomniane smażenie nie będzie tutaj najbardziej optymalną metodą obróbki termicznej. Oczywiście jakby możemy, jeżeli te wyniki są na tyle bezpieczne, to jakby spożycie żywności smażonej w jakimś dłuższym odstępie czasu, myślę, że dozwolone jest. Natomiast na każdy posiłek. Tak, ale to nie może być przewaga, tak? Tutaj musi dominować ten łatwostrawny charakter, czyli gotowanie na wodzie czy na parze, pieczenie bez uzyskania też takiej chrupiącej skórki, bo to też niekorzystnie będzie tutaj wpływało na ten stopień łatwostrawności. W kontekście podaży w ogóle tłuszczy, najczęściej jest tak, że jest to dieta normotłuszczowa. Jedynie zmieniamy, powiedzmy, rodzaj tłuszczu, który będziemy w tej diecie wykorzystywać. Tutaj przewagę będą miały tłuszcze pochodzenia roślinnego, ale też tłuszcze łatwostrawne, pochodzące z mleka czy przetworów mlecznych. Tu jeszcze podam takie hasło tak zwanych kwasów tłuszczowych MCT, czyli średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które szczególnie mogą nam tą wątrobę odciążyć. To są takie kwasy tłuszczowe, które nie wymagają soli żółciowych do trawienia i od razu jakby na zasadzie takiej biernej dyfuzji są wchłaniane do enterocytów i wykorzystywane, tak? Więc jakby nie ma tego obciążenia wątroby przy ich spożyciu. Natomiast no, ze źródeł pokarmowych właściwie nie mamy dobrego źródła pokarmowego. Przepraszam, ale te ostatnie rodzaje tłuszczów, co pani Moniko mówiła, to są one są w konkretnych produktach? Właśnie do tego zmierzam, że nie ma dobrych źródeł kwasów tłuszczowych MCT. W większych ilościach, powiedzmy, one będą znajdowały się w mleku czy przetworach mlecznych. Można też je znaleźć na przykład w oleju kokosowym, natomiast jakby ilość ogółem tych tłuszczów MCT w ogólnej zawartości tłuszczu w tych produktach nie jest duża, więc, ale mamy na przykład oleje MCT, które możemy do takiej diety włączyć, jeżeli te wyniki naprawdę, tutaj ta hepatotoksyczność jest bardzo nasilona, to jak najbardziej kwasy tłuszczowe MCT możemy w postaci takiej interwencji tutaj włączyć, w postaci oleju MCT. Mogę sobie skomentować, tak? Jeśli mogę, bo często rodzice myślą, że jak skończą to intensywne leczenie, no to wiadomo, wielka radość i tak troszeczkę odpuszczają. A prawda jest taka, że zarówno metotreksat podawany w podtrzymaniu, merkoptopuryna silnie toksycznie działają na wątrobę. Co więcej, merkoptopuryna, mieliśmy ostatnio pacjentkę, może powodować zapalenie trzustki. Także no niestety cały czas jednak ta dieta powinna być lekkostrawna, powinniśmy unikać ciężkostrawnych posiłków, dlatego też, że potem ta hepatotoksyczność, jeżeli rzeczywiście te próby wątrobowe przekraczają 10 razy powyżej normy, my musimy tą chemię przerwać, tak? Czyli to leczenie się też no, jest opóźnione, prawda? I te przerwy mimo wszystko nie są korzystne dla dzieci. W związku z tym no, trzeba się troszeczkę jednak pilnować i przede wszystkim też dbać o nie tylko diety, ale też aktywność fizyczną tych naszych pacjentów, bo to jest istotne, tutaj nie poruszyliśmy, także w trakcie leczenia jest to, pacjenci mają rehabilitację, no jest to czasami trudne, bo wiadomo, ze względu na stan ogólny pacjenta, a w trakcie chemioterapii, ale zwłaszcza po leczeniu, no bo niestety moje obserwacje są takie, że jak dziecko już skończy to podtrzymanie, no to rzuca się na wszystko, co może z tym jedzeniem, bo jest taki odpust, no i potem niestety konsekwencją jest to, że mam w poradni dzieci
z nadwagą i dzieci z otyłością. To zaraz przejdziemy do momentu po leczeniu, bo to jest bardzo ważne, co mówi pani profesor i na pewno też chciałabym to podkreślić, więc myślę, że powtórzymy to na koniec, bo to też jest ważne zdanie. Ja bym jeszcze dopytała tylko o te próby wątrobowe, czy takie często słyszane przez rodziców, bo też szukają różnych produktów, które wspomagają wątrobę. Mówi się, raz dużo pić, to też jest oczywiście, to chyba zawsze jest dobra rada, żeby też ten organizm był dobrze nawodniony, więc przy problemach wątrobowych, ten dużo picia, ale czy ostropest, skarczok, są jakieś takie rośliny, czasem jako w formie preparatów, to nawet lekarze przepisują selimarol, ale można też wprowadzić do, nie wiem, ostropest mielony do, niektórzy sałatki dosypują do samej diety, żeby wspomóc wątrobę, są też jeszcze takie inne produkty. Wie Państwo, z tym dosypywaniem zwłaszcza, rzeczy, które są jakby suszone, mielone, no to musimy też bardzo uważać, bo też nawiążę do pytania, które się też pojawiło, bo widzę już jakby taki problem, że rzeczywiście zabranialiśmy czasami, czy też rodzice sobie przekazywali, że nie wolno jeść surowych owoców, nie wolno jeść surowych warzyw. No i teraz właśnie to, co próbujemy teraz wytłumaczyć, to jest to, że to nie znaczy, że my możemy jeść wszystko, tylko właśnie musimy dbać o tą higienę żywności. I teraz jeżeli owoce, to co pani Monika mówiła o bananie, okej, znaczy możemy, wszystko możemy pod warunkiem, że no jesteśmy pewni, że to jest, że to nie zawiera w sobie zarodków, czy też na przykład zarodników grzybów albo bakterii, które no, bytują na co dzień w ziemi czy gdziekolwiek indziej, czyli jest to żywność, którą możemy dobrze umyć, w niektórych przypadkach sparzyć. No i tu dochodzimy właśnie do tego ostropestu, czyli jak coś dosypujemy, co gdzieś leży i może zawierać zarodniki pleśni, to niekoniecznie. Poza tym jak to miarka, nie? Też tak nie do końca to... A poza tym, jeżeli chodzi o warzywa, owoce, okej, jeżeli to jest jabłko, które jest dobrze umyte, obrane albo sparzone, to wtedy jest bezpieczne. Natomiast jeżeli to jest truskawka, która leżała w ziemi, którą no... Nie domyjemy siłą rzeczy, prawda? Nie obierzemy. Także nie rozumujemy w kontekście warzywo-owoc, ale raczej w kontekście bezpieczeństwa związanego z obniżoną odpornością i większym ryzykiem zachorowania na tak zwane te infekcje oportunistyczne, na zakażenia grzybicze. Zwłaszcza, które właśnie zarodniki tych grzybów są. Ziemi wszędzie, no nie. Także to rozumiemy poprzez bezpieczeństwo żywności również, czyli tą higienę też związaną z profilaktyką zakażeń żywiczych. My oczywiście czasami polecamy ornitynę, czyli pacjentom i rzeczywiście ta ornityna jest, na niektórych pacjentów działa, tak bym powiedziała, i zarówno u pacjentów dorosłych, jak i u dzieci. Ale tak naprawdę takiego jednego leku na tą wątrobę, żeby ona się zregenerowała, nie ma, no po prostu musi odpocząć. Musi odpocząć i nie możemy dlatego bombardować ją tymi smażonymi rzeczami i jakimiś ciężkimi posiłkami. No to, czyli to, co też pani Moniko mówiła a propos samej obróbki, czyli gotowanie, pieczenie rozsądne, nie do spalenia wręcz skórki, dieta lekkostrawna czy łatwostrawna. Czy jeszcze coś z wątrobowych pani może dolecić, pani może zaleceń dopowiedzieć, czy to by może w miarę... No tutaj zwracamy uwagę jeszcze po prostu na ilość białka w diecie, tak? Taki pacjent z uszkodzoną wątrobą może tego białka wymagać trochę więcej po prostu. Mm-hmm. Także, ale to też wymaga takiego indywidualnego spojrzenia. Jeszcze jest takie hasło, które się mniej chyba się nie pojawiło jako no też powikłanie właściwie po leczeniu. To jest otyłość sarkopeniczna. To się tak dosyć trudno nazywa. Może nie każdy rodzic też wie o tym, ale to żeby nam nie uciekło, też bym chciała jakby powiedzieć może najpierw do pani profesor, w ogóle co to jest tak ze względów klinicznych, a jak to sobie z tym radzić, to bym panią Monikę potem o szybki komentarz poprosiła. Co to jest ta otyłość sarkopeniczna? To jest utrata niestety beztłuszczowej masy ciała, czyli utrata jakby tkanki mięśniowej, czyli najczęściej niestety też taka otyłość, my mówimy często posterydowa, która dzieci po sterydach nabierają, niestety sterydoterapia powoduje to, że zatrzymujemy wodę w organizmie, zatrzymujemy sód z jednej strony, w związku z tym
mamy tak zwany zespół koszulingoidalny, okrągła buzia, prawda, duży brzuszek i to jest spowodowane zwykle sterydami. Co i w związku z tym tu też istotna jest dieta, bo musimy ograniczyć sód w diecie. No i oczywiście cukry proste, bo może dojść do cukrzycy posterydowej. Natomiast w drugą stronę, jeżeli w pewnym momencie redukujemy te sterydy, to z kolei mamy niski sód i też rodzice czasami się dziwią. Najpierw kazaliśmy ograniczać solenie, potem nakazujemy. W związku z tym musimy też to wyważyć i tutaj no niestety ta dieta też jest bardzo ważna, bo czasami dziecko wygląda powiedzmy dobrze, ale no nie świadczy o tym, że to jest zdrowe odżywienie przy tej otyłości sarkopenicznej. No właśnie, pani Moniko, właśnie dzieci czasem wyglądają na okrągłoty, a mają donosową sondę, mają dożywienie i wtedy nawet niektórzy mówią, no jak to, przecież to dziecko jest takie okrągłe, a co jest niedożywione? O co z tym chodzi? Czy to w ogóle jest możliwe, tak? Rodzic się zastanawia, albo jak pewnie pani przyjdzie do dziecka, który jest okrągły otyłe i dużo je, bo je, powiedzmy 10 zup pomidorowych, bo przy sterydach wiemy, że potrafią być takie miłości do jednej potrawy, jest niedożywione, to wtedy na pewno rodzic się mocno dziwi, jak to jest możliwe. Tak, i takiego rodzica jest najtrudniej przekonać na to, że rzeczywiście tutaj jest zasadne założenie chociażby z głębnika, tak, czy włączenie jakiejś dodatkowej doustnej suplementacji. Natomiast to jest oczywiście tak samo niedożywione dziecko, jak każde inne dziecko, które po prostu traci zarówno tkankę tłuszczową, jak i masę mięśniową. Tutaj mamy sytuację odwróconą, mamy utratę tkanki mięśniowej, jednoczesny wzrost zawartości tkanki tłuszczowej. I jakby u naszych pacjentów jakby monitorujemy ten skład ciała i podam też przykład jednego z naszych pacjentów, który wyjściowo z otyłością rozpoczynał wysoką masą ciała powyżej 110 kg i już w pierwszym etapie leczenia, tak, indukcji remisji, to był pacjent z ostrą białaczką limfoblastyczną. On utracił, z tego co pamiętam, 16 kg, natomiast w tej utracie 16 kg była utrata 18 kg masy mięśniowej, a jednoczesny przyrost 5 kg tkanki tłuszczowej, więc taki pacjent również wymaga interwencji po prostu żywieniowej, tak? I to nie oznacza, że jak widzimy tą okrągłą buzię, że ten stan odżywienia jest po prostu właściwy. Także tutaj postępowanie żywieniowe będzie koncentrowało się na tym, żeby właściwą ilość białka uzyskać w takiej diecie, ale ja tu chcę podkreślić nie tylko rolę żywienia, ale przede wszystkim też aktywności fizycznej, bo samą dietą takiego pacjenta jesteśmy tylko częściowo w stanie mu pomóc, ale to jest pacjent, który wymaga fizjoterapii, przede wszystkim ćwiczeń oporowych, izometrycznych, które będą stymulowały odbudowę tej masy mięśniowej, choć i tak to jest bardzo, bardzo trudne, tak? A aktywność fizyczna? Mówimy, przepraszam, jeszcze wejdę w słowo o przewodzie pokarmowym, no to też musimy zwracać na to uwagę, że jeżeli dziecko się rusza i ma tą aktywność, to ten przewód pokarmowy inaczej pracuje, to tak. Nie mamy problemów czy z biegunkami, czy z zaparciami, ja nie mówię tu oczywiście o infekcjach, ale o normalnych sytuacjach. W związku z tym no, naprawdę zachęcamy, żeby te dzieci, jeżeli są w dobrym stanie ogólnym, jak najczęściej ruszały się, nie zalegały w łóżkach, żeby miały tą aktywność, żeby się bawiły, żeby cały czas były w ruchu, bo to oprócz masy mięśniowej, to jeszcze ta perystaltyka jelit jest zupełnie inna. Bardzo, bardzo dobra to jest uwaga. Ja też prowadziłam webinar o rehabilitacji, o fizjoterapii i tu właśnie jest mowa o tym, że ten zespół opieki nad dzieckiem powinien być interdyscyplinarny i ten fizjoterapeuta, który też będzie przekonywał rodzica, że to dziecko podczas choroby nie musi cały czas leżeć w łóżku, bo to też czasem w głowie rodzica jest, że ty tym nie chodź, bo się uderzysz, bo siniak będzie, bo coś ci się stanie. To wszystko ma wpływ, czyli zdrowa dieta, ruch ma wpływ nie tylko na układ pokarmowy, ale ogólnie też na wychodzenie z infekcji, na szybkość regeneracji, więc to jest jakby cały zespół, tutaj każdy specjalista ma swój taki puzzle, który sobie dokłada. Ja mocno przedłużyłam, za to bardzo przepraszam, ale ja to bym jeszcze mogła pewnie za godzinę z paniami rozmawiać. Zakończmy to nasze spotkanie tym takim podsumowaniem, o czym już pani profesor Zawitkowska zaczęła mówić, tym po leczeniu, czyli omówiliśmy te wszystkie powikłania, które w trakcie leczenia powstają, podczas dodawania leków, ale kończy się leczenie i właśnie może rodzic chciałby, już tak męczyło się to dziecko przez całe leczenie, to teraz wolno nam wolność i wolność jedzeniowa, ale no,
myślę, że to nie jest dobry kierunek, więc powiedzmy na koniec, co jest ważne, to od strony takiej typowo medycznej, to jakby pani mogły profesor się odnieść i też dietetycznej, jak prowadzić, żeby jednak krzywdy też nie zrobić po leczeniu. Ja myślę, że tak, że my w tej chwili rozmawiamy z Państwem, kiedy jesteście w trakcie intensywnego leczenia, ale wszyscy rozmawialiście ze swoimi lekarzami i wiecie, że wyniki leczenia w onkologii dziecięcej są coraz lepsze i my głęboko wierzymy, że wszyscy nasi pacjenci będą wyleczeni. I w związku z tym w zasadzie już nie tylko po zakończeniu leczenia, ale już w trakcie leczenia, trzeba myśleć o tym, żeby starać się uniknąć tak zwanych późnych następstw leczenia choroby nowotworowej. To jest teraz jakby wiemy już coraz więcej, bo już od bardzo wielu lat dosyć skutecznie leczymy dzieci z nowotworami. W związku z tym są już badania, w tym badania polskie, jak leczenie może wpływać na późniejsze zdrowie naszych dzieci. I wiemy o tym, że ozdrowieńcy, bo tak się nazywają pacjenci wyleczeni z choroby nowotworowej, też mają problemy zdrowotne w późniejszym wieku i tutaj wśród tych problemów zdrowotnych są też problemy związane z tak zwanym zespołem metabolicznym, szeroko rozumianym. To jest już pojęcie, które nie jest pediatryczne, tylko jest pojęcie internistyczne, ale ono zawiera w sobie właśnie też zaburzenia odżywiania, mają problemy krążeniowe, mają różne inne problemy związane z wieloma narządami. I teraz, czy my coś możemy zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko tych późnych następstw? No właśnie, powinniśmy już od początku leczenia myśleć o diecie w trakcie leczenia, ale też po zakończeniu leczenia pamiętać, że te późne następstwa zależą od naszego stylu życia, przynajmniej ich częstość występowania. W związku z tym dbanie o prawidłową masę ciała, dbanie o ruch, powrót do aktywności fizycznej, w tym aktywności szkolnej i zawodowej. Dzieci są wyleczone po to, żeby po prostu wrócić do swojego normalnego życia i do swojej normalnej aktywności. Jak najlepiej, żeby się w tym społeczeństwie odnaleźć. Dokładnie. Bardzo istotną sprawę, bo dziecko, taki nasz pacjent, przykładowo właśnie, bo głównie tu kładziemy nacisk na ten najczęstszy nowotwór, z ostrobiaczką limfoblastyczną w trakcie całego leczenia, sporo tych sterydów brał, prawda? A wiemy też, że sterydy jednym z powikłań, i to nie w trakcie właśnie leczenia, tylko późniejszych, jest osteoporoza, więc jeżeli to dziecko, takie dziecko nie będzie wzmacniało swoich mięśni, nie będzie aktywne fizycznie, niestety może dochodzić często do złamań i były też takie sytuacje. W związku z tym te już troszkę osłabione kości, można powiedzieć, muszą być wzmacniane przez silne mięśnie. I właśnie chciałam powiedzieć o odpowiednią dietę, bo jeżeli niestety dziecko jest otyłe, to te stawy kolanowe, biodrowe, kręgosłup jest bardzo obciążone i niestety nie dźwignie ten układ kostny tej otyłości, może dojść wręcz do złamań nawet takich, przy nawet niewielkim urazie albo w ogóle samoistnym. W związku z tym naprawdę trzymanie tej formy, ja nie mówię być chudym, ale być normalnie zbudowanym, jest mega, mega istotne dla tych naszych pacjentów. I właśnie słuchajcie, jakbyśmy się wyedukowali dietetycznie w trakcie leczenia. I także tu myślę, że ten okres leczenia poprzez modyfikację stylu życia, poprzez rozmowy z dietetykiem, o ile one byłyby dostępne, w jaki sposób zdrowo się odżywiać, w jaki sposób swoje preferencje żywieniowe w taki sposób realizować, żeby to było zdrowe i bezpieczne dla dziecka i dla całej rodziny. To jest dla dzieci wyleczonych bardzo ważne. Myślę, że sami pacjenci już ci starsi, bo przecież te dzieci rosną, powiedzmy sobie szczerze, i często rodzice potem już średni wpływ mają, powiedzmy szczerze, więc ważne jest, żeby te dzieci też taką informację później i taką wręcz konsultację z dietetykiem miały, co jest dla nich ważne na przyszłość. Czyli warto właśnie wykorzystać ten czas, jeśli mówimy o diecie, jako korzyść edukacji całej rodziny i potem jakby kontynuować tą wiedzę, pogłębiać w dalszym życiu. Pani Moniko, a jakie pani daje rady dla kończących leczenie? Czy jakie to są te właśnie najważniejsze wskazówki, ponad te, co też powiedziały pani profesor, dla tej osoby, co kończy leczenie, dla rodzica, dla dziecka, bo właśnie czasem jest nastolatek i warto, żeby on też zaczął sam dbać o siebie pod kątem tego stanu odżywienia i kondycji fizycznej.
Ja może cofnę się o krok do w ogóle leczenia intensywnego i chcę tylko powiedzieć, że wykorzystujmy dobre momenty w leczeniu bez powikłań jako te momenty do włączania nowych, bardziej zdrowych produktów. Niech to jest jeden produkt, tak, w tym dobrym momencie. Później pojawią się nowe dwa produkty. I w ten sposób nauczymy kilku chociażby dobrych nawyków żywieniowych, które będą po prostu przydatne w tym leczeniu podtrzymującym. Bo to jest tak, że jeżeli pacjent no nie dostanie tej wiedzy, nie nauczy się tego wcześniej, to wychodząc do domu pewnie jest to jeszcze trudniejsze, bo ten pacjent zostaje sam, on jest w domu. Oczywiście jeżeli wykazuje chęci do zmiany tych nawyków, no to bardzo się z tego cieszymy. Natomiast zwykle jest to tak, że to jest dziecko, które idzie do domu, które zostaje w domu nadal, nie ma dużego kontaktu z rówieśnikami, ma niską aktywność fizyczną i tu jest jakby większa trudność, powinniśmy to robić wcześniej, tak? Z takich rad oczywiście, które można dać uniwersalnych, tak, dla każdego pacjenta, który kończy leczenie, to jest chociażby talerz zdrowego żywienia, który powinien być jakimś tam wzorcem, modelem tego, jak w przybliżeniu ta dieta wyglądać powinna, tak? Natomiast tu też podkreślę, że te nowe wytyczne onkologiczne mówią o tym, że taki pacjent na leczeniu podtrzymującym, on co 4 do 8 tygodni powinien też mieć konsultację dietetyczną, tak? Powinien mieć ocenę stanu odżywienia, więc no powinien do nas wracać. Jak to u nas zrobić? Tu pytanie do wszystkich pań, jeśli ich jest tak mało, tych dietetyków, którzy w ogóle mają pojęcie o onkologii dziecięcej, jak jest zapotrzebowanie tego dziecka i jak pomóc rodzicom, którzy są pozostawieni bez tej opieki w szpitalach. To chyba nie jest kwestia ilości, tylko przekonania jakby naszych decydentów i organizatorów, bo kształcimy dietetyków w naszych uniwersytetach. Myślę, że choroba nowotworowa dziecka jest chorobą rzadką, w związku z tym no jest kilkanaście ośrodków onkologii dziecięcej w Polsce i myślę, że znalazłoby się tylu dietetyków, żeby nas wspomóc. Chyba to są jednak kwestie organizacyjne i takiej no naszej wspólnej aktywności. Na pewno lekarzy, my się też tutaj musimy postarać, na pewno pań pielęgniarek, ale też no, prosimy rodziców o taką aktywność właśnie w celu dokonania tych zmian systemowych, żeby było docenienie tego zespołu wielodyscyplinarnego przez dyrekcję szpitali, no bo to jest też no, państwa rola. Myślę, że też edukacja dietetyków i wspomnienie nawet na studiach, że taka jest potrzeba, no nie? To ja tutaj, pani Monika może potwierdzi też, ale chciałam rodzicom zwłaszcza dać tą informację, że pani Monika jest jedną z osobą zespołu, której dzięki właśnie też współpracy z Nutricja i te takie wykłady po klinikach już nie, chyba w połowie, jak nie w ponad połowie klinik zostały przedstawione przez państwa zespół, właściwie pani zespół gdański, gdzie ta opieka żywieniowa już jest taka w miarę komplementarna dzięki temu, że pani Monika jest w zespole na etacie i widać, że te zmiany właśnie są, więc też dzięki firmie Nutricja tuż mamy możliwość edukowania lekarzy i wiemy, że w czerwcu będzie duża sesja żywieniowa dla lekarzy, dla dietetyków będą warsztaty, więc naprawdę to się dzieje też przy wsparciu firm zewnętrznych, bo to też na to muszą iść fundusze, ktoś musi zorganizować i powstały te dietetyczne wytyczne żywieniowe, które są dedykowane personelowi medycznemu, ale one już są i mamy nadzieję, że z miesiąca na miesiąc cały personel też będzie po prostu te wytyczne miał najnowsze, na bieżąco, na stole i też będzie, nie będą rodzice wprowadzani w błąd chociażby przez te jakieś nieporozumienia, bo tych wytycznych dotąd jasnych brakowało. Czy takie zmiany się dzieją, pani Moniko, bo pani jest też bardzo ściśle w tym temacie edukowania personelu medycznego w temacie żywienia włączona? Tak, jak najbardziej. My tutaj z panią doktor Olą Stanisławską, docent Irgą Jaworską, tak jak pani Ewa tutaj wspomniała, rzeczywiście odbyłyśmy cykl wyjazdów do klinik onkologicznych w Polsce z dobrym efektem. Słyszymy rzeczywiście tutaj odpowiedzi
że udaje się zmienić tą sytuację, chociażby częściowo. W niektórych placówkach rzeczywiście pojawili się dietetycy lub mają się za chwilę pojawić. Rzeczywiście przygotowujemy się do no, takiego dość dużego wystąpienia właśnie na najbliższym zjeździe czerwcowym. Będą warsztaty dla dietetyków, takich zainteresowanych tym tematem przede wszystkim, więc jakby poszerzy się to grono osób, które tą wiedzę trochę bardziej specjalistyczną zdobędzie, bo to jest taka wiedza, którą trzeba gdzieś tam w praktyce przećwiczyć, że tak powiem. Więc chcemy się dzielić swoimi doświadczeniami. Mamy nadzieję, że zainteresuje to słuchaczy i liczymy, że ta sytuacja się po prostu będzie dynamicznie, coraz bardziej dynamicznie zmieniała. Bardzo trzymam kciuki, bo jest to bardzo ważny temat. Ja czas już bardzo przekroczyłam, ale szybko te pytania pokażę tylko tu, bo to chyba nie zostało wybrzmiane przy okazji, jak pani Moniko mówiła, pani o produktach, to tam się pojawiło pytanie o produkty białkowe. Widać pytanie? Tak. Chodzi o te doustne zwłaszcza, ale no też stosowane w dojelitowym żywieniu. Powiem tak, jeżeli chodzi o onkologię dziecięcą, pamiętajmy, że zapotrzebowanie na białko wzrasta. Wzrasta dość istotnie i większość dzieci nie pokrywa zapotrzebowania na białko, dlatego też produkty wysokobiałkowe zastosowane w takim odpowiednim dawkowaniu nie będą niebezpieczne dla pacjenta, także nie bójmy się tego. Oczywiście, jeżeli będziemy podawać 5-6 gramów białka na kilogram masy ciała, to tutaj jak najbardziej to są już wartości przesadzone, ale jakby uzyskanie tych rekomendowanych wartości białka w diecie wcale nie jest takie łatwe, więc nie bójmy się stosować tych preparatów odżywczych ONS wysokobiałkowych. Pod kontrolą, bo to monitorujemy parametry białkowe bardzo często, tak. Więc jesteśmy w stanie wychwycić ewentualne problemy, więc myślę, że poza tym preparaty są podawane do ustnie i przewód pokarmowy też sam jakby jest takim filtrem i pewne rzeczy reguluje, więc nie obawiajmy się tego, jest to bardzo rzadkie u dzieci powikłanie. Tak. I nie myślę, że więcej szkody robi nie dawanie białka dawanie większych ilości. Tak, ja myślę sobie, że rodzic też może się obawiać, że to jest trochę sztuczne, że to jest skoncentrowane, ale tutaj mówimy o po prostu głębokich niedoborach. Trzeba to nadrobić, te niedobory, żeby dziecko mogło się prawidłowo rozwijać. Już nie mówimy też, że to chyba była mowa też o tym, że białko jest po prostu budulcem, no to dziecko musi też rozwijać się, po prostu rosnąć, a czasami niestety nie udaje to tak dobrze, jeśli jest niedożywione. Tu pytania były chyba omawiane, tak? O tej obniżonej odporności w surowych warzywach. To dokładnie omówiliśmy, jeśli chodzi o tą higienę. Prawda? Tak. Pani profesor chyba odpowiedziała na to pytanie. Głównie tak. O higienę i głównie o ryzyko infekcji oportunistycznych, czyli infekcji grzybiczych, których ryzyko wzrasta przy zanieczyszczeniu tego pokarmu potencjalnymi zarodnikami grzybów, które są w grudzie, w ziemi. Ale tu dalej jest też pytanie, czy ma znaczenie, czy to jest woda oczyszczona, czy nie. No my tych zarodników nie jesteśmy w stanie zobaczyć i czy ono zostanie zmyte, czy nie, to trudno nam to skontrolować. Na pewno one giną po obróbce termicznej, także jeżeli czegoś nie możemy, nie jesteśmy pewni, albo obawiamy się tych zakażeń grzybiczych, bo dziecko ma rzeczywiście obniżoną odporność, jest bardziej wrażliwe, no to warto zadbać o to, żeby było to pożywienie bezpieczne w sposób termiczny, czyli sparzyć po prostu pomidorka, czy sparzyć, no trudno czy sparzyć, upiec jabłko, no nie, tak, też trudno sparzyć zieloną sałatę, które jest lepsze, tylko które da się bezpiecznie dziecku podać. Czyli przy tej głębokiej neutropenii powinniśmy bardziej uważać, nic się nie stanie, bo często te neutropenie to trwają dosłownie chwilę, więc wtedy rzeczywiście możemy część rzeczy odstawić, ale przy większości czasu leczenia, kiedy ten stan dziecka jest wystarczający, to te bardzo bezpieczne zasady higieny są wystarczające. Drogie panie, ja paniom bardzo, bardzo dziękuję za czas, otwartość i tą chęć także ciągle szerzenia tej
wiedzy, bo my jako rodzice tego bardzo potrzebujemy, więc mam nadzieję, że ten webinar będzie tym takim kompendium wiedzy dla rodziców. Jutro będzie już nagranie gotowe, też się podzielę z paniami linkiem, ale jest to no, dla mnie ogromna radość i zaszczyt, że panie ze mną i z rodzicami chcą rozmawiać o tym, edukować rodziców, ale też motywować innych w środowisku medycznym, tej onkologii dziecięcej do tego, żeby ten dietetyk się w tym zespole interdyscyplinarnym znalazł. To, co już pani profesor zaproponowała, na koniec chcemy podkreślić, że w całym procesie terapeutycznym i w całym zespole tak naprawdę tutaj leczenia dzieci rodzic odgrywa istotną rolę i jest należy do zespołu, to nie dzieje się poza nim, jest cały czas przy dziecku i większość rzeczy tak naprawdę rodzic wychwyci, przebywając non stop z dzieckiem, także... Także nie bójmy się pytać, rodzice, rozmawiać, dopytywać i szukać dietetyków też, bo to jest taka najlepsza pomoc celowana, jeśli chodzi o konkretne problemy dziecka, więc mamy nadzieję, że to się z miesiąca na miesiąc będzie zmieniało. Rozmawiajmy o tym też z decydentami, żeby ten dietetyk był dostępny w każdej klinice, bo to tak naprawdę tylko niecałe 20 klinik, więc no kiedyś musi znaleźć się na to na przestrzeń, żeby tych dietetyków zatrudniać. Jeszcze raz pięknie dziękuję za czas długi i że mogłyśmy się spotkać w komplecie, bo nie było łatwo zebrać wszystkie w jednym czasie z pań. My się pewnie widzimy, bo w czerwcu ja się pojawię na tym zjeździe, też bardzo ciekawa odbioru tych żywieniowych sesji i życzę powodzenia w dalszej pracy i też tym żywieniowym temacie i żeby zaopiekować i dzieciaki przede wszystkim. Także dziękuję pięknie paniom. Dziękuję bardzo. Dziękuję też firmie Nutricja i wszystkim partnerom, którzy dbają o to, żebyśmy mogli działać my jako portal. Dziękuję, życzę wszystkim miłego wieczoru i do następnego. Do zobaczenia. Do zobaczenia.